Dzień dobry, Marcin Łański, BASF Polska. Znajdujemy się w Centrum Kompetencji BASF w Pamiątkowie koło Szamotuł w województwie wielkopolskim. Jest to kolejna odsłona Akademii Rzepaku 2022-2023. Do najczęściej występujących chwastów dwuliściennych w uprawie rzepaku ozimego zaliczamy chwasty takie jak chwasty z rodziny krzyżowych, czyli tobołki polne. Tasznik pospolity. Dość poważnym problemem, chociaż tylko w okresie jesieni, ponieważ później wymarza, jest komosa biała. Chwasty rumianowate. Na tej plantacji występuje maruna bezwonna. Czasami też występuje rumian pospolity. Mak polny. Haber bławatek. Tu jest roślina większa. Tutaj haber bławatek w fazie liścieni, początku wykształcania się pierwszych liści. Na wielu polach można zaobserwować ostrożeń polny, który jest dużym problemem. W uprawie rzepaku w ostatnich latach bardzo mocno nasiliło się występowanie bodziszka drobnego. Bodziszek drobny. Jeżeli chodzi o przytulię czepną, to też bardzo ważny chwast, którego należy mocno kontrolować z tego względu, że nasiona zanieczyszczają później plon rzepaku ozimego. Chwasty takie jak fiołek polny, czy też jasnoty, jasnota purpurowa. To są chwasty mniej konkurencyjne, niemniej jednak one występują w tych dolnych partiach rzepaku ozimego i warto również też dobierać tak herbicydy, aby kontrolować te chwasty, które można powiedzieć zostają w dolnych partiach łanu. Rozwiązanie, które zastosowaliśmy, oparte o Butisan Star i partner, który rozszerza to spektrum zwalczanych chwastów zawierający chlopyralid, aminopyralid i pikloram, daje nam pełne spektrum zwalczanych chwastów. Dla przypomnienia, Butisan Star zawiera metazachlor oraz chinomerak. Tak skomponowane rozwiązanie pozwala nam na kontrolę właśnie wymienionych chwastów, tych ważnych, które są uciążliwe i które nawet zanieczyszczają plon rzepaku ozimego, ale również na kontrolę tych chwastów, które pozostają w tych dolnych partiach łanu i które w późniejszych fazach rzepaku, gdy ten rzepak kwitnie, już nie są widoczne. Jeżeli chodzi o zwalczanie uciążliwego bodziszka drobnego, tutaj rozwiązaniem jest stosowanie substancji czynnej dinetanamid, która jest zawarta w Butisanie Duo. Butisan Duo zawiera metazachlor i dinetanamid P. Tutaj należy dodać, że zwalczanie bodziszka drobnego możemy wykonać tylko i wyłącznie stosując dinetanamid P bezpośrednio po siewie. Patrząc na aktualną sytuację na polu i na to, co dzieje się na okolicznych plantacjach, wielu plantatorów jeszcze nie wykonało
zabiegu herbicydowego. Można powiedzieć, że jest w tym momencie ostatni moment na wykonanie zabiegu herbicydowego i to jest właśnie ten okres, gdzie rzepak będzie miał fazę rozwojową od fazy liścieni do fazy wykształconych dwóch liści. Jak widzimy, plantacje są nierównomierne i jeżeli ktoś nie wykonał zabiegu herbicydem zwalczającym chwasty dwuliścienne, zachęcam i polecam zastosowanie Butisanu Star łącznie z partnerem zawierającym chlopyralid, pikloram i aminopyralid. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.